Ponownie wykonamy kilka ćwiczeń ze strony Khan Academy. Zachęcam do spróbowania, a potem do rejestracji. Możecie zdobywać punkty i odznaki za każde zadanie oraz śledzić swoje postępy. Nasze ćwiczenie polega na zaznaczeniu punktu -6,9 w układzie współrzędnych i wybraniu odpowiedniej ćwiartki, w którym ten punkt leży. Zatem, punkt -6,9. Pierwsza liczba w tej parze uporządkowanej to jest współrzędna x. Mówi nam, w którą stronę i jak daleko mamy się poruszać na poziomie osi x. -6, czyli idziemy w lewą stronę o 6. -6. Druga współrzędna wynosi 9. Zatem y ma być równe 9. Idziemy 9 miejsc w górę. -6,9. Ten punkt będzie w tym miejscu. Pytanie nas jeszcze, w której ćwiartce ten punkt leży. Należy pamiętać, że to była pierwsza ćwiartka, to była druga, trzecia i czwarta. Czyli w takim razie w drugiej zaznaczamy. Wszystko się zgadza. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Zaznacz punkt -5,1 i wybierz ćwiartkę. Punkt -5,1. Idziemy o 5 w lewo i 1 w górę. Jest to ponownie druga ćwiartka. Zgadza się. Jeszcze jeden przykład. 10-2. Idziemy 10 o 10 w prawo i 2 w dół. Jest to pierwsza, druga, trzecia, czwarta ćwiartka. Wszystko się zgadza. Zaznacz -4, -5 i wybierz ćwiartkę. Punkt -4, -5. -4 w tym miejscu, -5 w tym miejscu, zatem tu będzie nasz punkt. -4, -5. Pierwsza, druga, trzecia ćwiartka. I ostatni przykład. 8, -1. O 8 w prawo przesuwamy się i 1 w dół, ponieważ y jest ujemny. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta ćwiartka. Zaznaczamy. Wszystko się zgadza. Zdobywamy właśnie punkty. 475 punktów.